Dzisiaj na szlaku będę jadł komosę ryżową zwaną kaszą quinoa. Jest to bardzo lekkie, bardzo pęcznieje, dużo magnezu ma i jest bardzo smaczna, ma bardzo orzechowy smak, można ją jeść na surowo. Ja będę dzisiaj jadł ją z kiełbasą. Ona tak wygląda. O. Jak widać, zalałem. Komosa ryżowa już się gotuje i chodzi o to, że nie można jej zalać gorącą wodą, bo ona nie napęcznieje. Trzeba ją zagotować i jak się zacznie gotować, można już ją odstawić i ona napęcznieje. Właśnie się gotuje. Ja ją po prostu odstawię i ona tutaj napęcznieje. I ona teraz wygląda tak. Ja dodaję marchewki, ja dodaję brokułów, a przede wszystkim jak jest zimna, dodaję serka waniliowego. Nie chciało mi się nieść, będę jadł to z kiełbasą. Jest... bon appétit. Jest przepyszna. Nawet bez kiełbasy. Z tego. Gorące. Mordy, jakie dobre. Po 6, po 8 godzinach marszu po Beskidzie Śląskim wszystko wspaniale smakuje. A to jest widok z hali Radziechowskiej, 1025 metrów nad poziomem morza. To chyba Słowacja, bo tam jest Babia Chora. Smaczne, zdrowe, tanie.